PGNiG jest ostatnimi czasy na ustach wszystkich dziennikarzy. Co ciekawe, bynajmniej nie z powodu nowych inwestycji czy innowacyjnych rozwiązań, a przez striptease. Niedawno media obiegła informacja o pokazie tańca erotycznego podczas obchodów Barbórki, a teraz internet okrąża kolejne, wzbudzające kontrowersje zdjęcie. Zarząd PGNiG może pochwalić się wieloma rzeczami. Ostatnimi czasy notowania spółki na giełdzie osiągają historyczne wartości. Niestety dla niej, w bieżącym tygodniu zaliczyła potężną wpadkę wizerunkową, która, jak można wywnioskować z obiegających internet zdjęciach, nadal rezonuje w mediach. Sebastian Figaj, asystent społeczny Kingi Gajewskiej, opublikował na Twitterze zdjęcie Arkadiusza Mularczyka, oglądającego podobny show. Tak bawi się poseł PiS, choć w swojej karierze politycznej Mularczyk lawirował między PiS a Solidarną Polską, można go jednoznacznie uznać za jedną z ważniejszych postaci obozu rządzącego. Ostatecznie, od 2017 roku, pozostaje członkiem pierwszej z wymienionych partii. Obserwowany przez nią, konserwatywny zestaw światopoglądowy jest jednak daleki od scenerii, przedstawionej na podbijającym internet zdjęciu. Widać na nim, jak zapewnia Sebastian Figaj, posła Mularczyka wraz z żoną, przyglądających się dwóm roznegliżowanym kobietom w strojach stylizowanych na starożytny Egipt. Choć zdjęcie miało zostać zrobione 2 lata temu, asystent społeczny przekonuje na Twitterze, że przedstawia ono pokaz, odbywający się właśnie w PGNiG. Jak widzimy na zdjęciu, słynnym pokazom striptease'u w PGNiG przyglądał się wraz z żoną poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Panie pośle, to jest ta słynna chrześcijańska moralność PiS? Pyta na Twitterze przekornie Figaj. PGNiG zorganizowało striptease zdjęciu wiarygodności, dodaje fakt, iż niedawno media obiegła informacja o striptease podczas imprezy barburkowej w PGNiG. Zarząd spółki przerzucał się wówczas odpowiedzialnością za incydent z organizatorem imprezy. Co ciekawe, chwilę po pokazie miała miejsce msza święta. Obecny na miejscu stripteaser przebrany był za policjanta. Rozebrał się z niego na oczach pracownic spółki. Informację rozprzestrzenił na Twitterze Sebastian Figaj, asystent społeczny Kingi Gajewskiej.